woda, piasek. Czego więcej potrzeba do szczęścia? Cementu, bo nie ma nic lepszego od spędzenia urlopu w lecie na budowie oto takiej podbudowy pod garaż blaszany. Ale cała historia zaczyna się od starego garażu, który został postawiony w latach 70., czyli ma już 50 lat. No i ruda zaczyna go pożerać od dołu już dawno, dlatego tam poprzyklejałem deski, ale od góry też zaczyna robić się kiepsko, można obserwować gwiazdy nocą przez sufit, więc zamiast kupować nową blachę, postanowiłem, że wymienię ten garaż na nowy, a jak garaż zniknie, to przy okazji też wymienimy i posadzkę. Bo tutaj było trochę podsypane tylko cementu, potem niezwykła ziemia i to było idealne miejsce dla nornic czy innych szczurów, które tam zaczęły kopać jakieś korytarze, podłoga zaczęła się zapadać, no po prostu było słabo. Dlatego robimy płukanie, żeby zobaczyć jak głębokie są te tunele i będziemy uzupełniali te wszystkie ubytki. Tak mniej więcej wygląda ta podbudowa, jak widzimy obraz nędzy i rozpaczy. Nie będę jej rozbierał, skoro przez tyle lat się utrzymała w miejscu, no to jest takim dobrym jakby utwardzeniem gruntem pod przyszłe interesy. Tylko dosypię suchego betonu, kamieni, żeby utwardzić to miejsce, wyrównać. To już na pewno jakieś myszki czy szczury przez to się nie przebiją, jak ten cement z betonem zwiąże. Nie musi być to idealnie równe, bo też to będzie jedna z pierwszych trzech albo czterech warstw, to się jeszcze okaże. Jak to zbudujemy, więc trochę to jeszcze wyrównamy, żeby miało jakąś ładną fakturę i teraz mamy taki przygotowany teren podbudowy. Jak widzimy, tu nawet tej podmurówki po bokach nie ma, bo zabrakło cementu. No i będziemy murować. Najtańsze co znalazłem to posmur w Castoramie, 12 zł, kosztuje taki worek 25 kg. Nie budujemy domu, tylko podmurówkę pod garaż, więc cokolwiek tańszego i tak będzie lepsze, aniżeli cement sprzed 50 lat. Plac zabaw przygotowany. Mamy tutaj kielnię. Uwaga, taka kielnia w markecie budowlanym dwie dechy może kosztować, a na Lego 8 albo 12 zł. Ale starą gdzieś zgubiłem, więc musiałem kupić. No i mieszadło, takie najprostsze z Allegro, Chińczyk, które służy nam już 5 albo 7 lat. I jeszcze działa, szczotek nawet nie wymieniałem. No i tutaj przygotowania, trochę zwilżyłem i umyłem jeszcze raz tą podmurówkę, no i zrobiłem sobie takie proste szalunki z desek, żeby mi ta zaprawa nie wyciekała, żeby takie kluchy nie były na boki. No i ponieważ dalsze wyliczenia pokazały, że jednak te zapasy z Castoramy są za małe, no to jeszcze musiałem dokupić zaprawę murarską Atlas, która kosztuje 15 zł, więc 3 zł wielkiej różnicy nie robi, ale dzięki temu będziemy mieli porównanie, czy jest jakaś różnica między Atlasem a Pozmurem. Przynajmniej w takich amatorskich zastosowaniach. Bloczki fundamentowe niestety nie są idealne. Miewałem różne, te są wyjątkowo podłe. Mają jakieś takie nadlewki. No trzeba je tutaj obtukiwać młotkiem, bo potem gdzieś się zaprze jakiś taki bloczek o jakiś taki wystający krawędź i potem jak go dobijamy, to nam potrafi pęknąć. Więc je trochę obtłukuję tam, gdzie co wystaje. No i prosta i miła zabawa. To, co już nie raz zwracałem uwagę, w przypadku cementu czasami jest papierowy worek, czasami jest taki worek z foliową przekładką. Tu w przypadku tych obydwu zapraw murarskich i Kreisela i Atlasu mamy przekładkę foliową, więc nie grozi nam, że ta zaprawa będzie wciągała wilgoć z powietrza. A taki cement, który jest tylko w papierze, na tych leży pod wiatką czy w garażu, jak jest wilgotno, to i tak potrafi wilgoć wciągnąć po dłuższym czasie i nam się skawali. Tutaj z boku jest trochę ciężko, bo tutaj nawet nie mam za bardzo jak się przemurować, więc robimy tu małą poprawkę. Najpierw wyskrobimy ten mech i wszystkie inne rzeczy, które tutaj były. Jak widać, to nawet były chyba dwie warstwy tego betonu. I żeby to jakoś uratować, a nie lać metrów sześciennych betonu i szalunków, użyję jako szalunki obrzeża chodnikowe. Tutaj mamy przygotowane obrzeża chodnikowe. Jak poszukamy, można kupić za 9,90 zł w promocji, a tak przeważnie obecnie kosztują około 15 zł. I tutaj ładnie je w betonie obsadzimy. Oczywiście zostawiłem małą przerwę między starą podmurówką i dzięki temu będzie ładnie z boku wyglądała ta podmurówka, bo to będzie taka od frontu, można powiedzieć, że podmurówka, gdzie będzie wejście. A między szczelinę od tych krawężników, a tej nowej płyty fundamentowej wleję beton.
Więc ładnie to tam zwiążę i nie będzie ryzyka, że mi ta konstrukcja zacznie uciekać na boki. Tu też mamy lepsze zbliżenie. Taki suchy beton, piasek z cementem i jak najmniej wodę, bo założenie jest takie, że suchy beton ma ciągnąć wilgoć z powietrza albo z podłoża. Jest trochę betonku i tutaj zrobiłem sobie taki jeszcze przymiar wielkości krawężnika z desek, bo tak normalnie tu stawiałem te krawężniki, ale trzeba było je podnosić, opuszczać, jednak trochę plecy bolały, a tak jak sobie zrobiłem taki przymiar z deski, to jak deska mi pasuje, jest o centymetr mniejsza, to wiem, że wtedy też mi krawężnik wejdzie i go dopukam, więc dużo przyjemniej się z tym pracuje. Krawężnik ułożony w pionie, w poziomie, tam troszkę popukam. Przy okazji też łapię poziom, bo ta stara płyta tego garażu też nie była taka idealnie w poziomie, a teraz już jest to w miarę poziome. No i teraz już ładnie mogę tam sobie obsypać betonem. Ubijamy, żeby tam wcisnąć jak najbardziej w tą szczelinę ten betonek. Ale krawężnik to jest elegancki beton, zawibrowany na mikroprasie czy coś takiego, już nie pamiętam. Tutaj robimy ładny spadek, żeby nam woda się nie zbierała. A suchy beton już nieraz pokazywaliśmy jak zrobić, ale zrobimy jeszcze raz. Czyli w tym wypadku mam najpierw dwie taczki piasku, potem worek cementu i jeszcze trzecia taczka, taka ogrodowa, też z Castorama najtańsza jaka była. Próbowałem robić z czteroma taczkami, ale wtedy ewidentnie jest za rzadki ten beton, taki piach przebija, więc u mnie są trzy taczki piasku i jeden worek cementu. No i teraz najbardziej męcząca robota, czyli tasowanie tego. Ale jak mam to wszystko pakować do betoniarki, żeby potem znowu to wylewać, a takie suche mieszanki ciężko się miesza w betoniarce, to już wolę trochę ze szpadem potańcować, tym bardziej, że to jest podbudowa pod krawężniki, więc nie musi być idealnie. A zawsze ruch na świeżym powietrzu i za darmo, można powiedzieć, na urlopie. Zamiast chodzić na siłownię, można zrobić siłownię we własnym ogrodzie. Już widzimy, piasek zrobił się taki ładny, szary, więc już dobrze tutaj związał. I tak wygląda nasz krawężnik. To, że krawężnik wystaje, nie ma się co przejmować, bo i tak potem położę tutaj jeszcze kostkę z przodu, dlatego ten beton ma 4 cm, jest poniżej krawędzi, żeby tutaj jeszcze kosteczka się zmieściła 4-centymetrowa. O, i tak sobie ładnie tutaj zrobimy spadek. Woda nie będzie się tam zbierała, podciekała, ładnie sobie spłynie dalej od krawężnika. No i teraz możemy ruszać z betonowaniem, czy bardziej z murowaniem ostatniej ścianki, a inaczej tej ścianki najbliżej nas. A przy okazji uzupełniamy te szczeliny. Tu może trochę dałem gapę, bo starałem się układać te bloczki jak najbliżej siebie, no ale jak są tak blisko siebie, to bardzo ciężko jest tam zaprawę jednak wcisnąć, żeby ona tam ładnie weszła, a też ta zaprawa się na tyle nie klei, że nie dało się tych bloczków posmarować z boku. Jakby to był jakiś klej do styropianu, to ładnie się przykleja, a ta zaprawa murarska, czy to Atlas, czy Kreiser, za żadne skarby mi się nie chciały przyklejać do tych pionowych bloczków, więc najpierw wkładałem poziome spoiny, a jak bloczki związały, to potem uzupełniałem te pionowe. Tutaj robimy kolejne wioderko naszej zaprawy murarskiej, która już jest gotowa, tylko dolewamy wodę i mieszamy. Mój przepis na idealną zaprawę to jest tak, że jak wyciągniemy z niej mieszadło, to zostaje taki lekki lejek, bo jeśli nam zaprawa potem się wyrównuje sama z siebie, tak jakby się poziomuje wiadrze, to jest za rzadka i prawdopodobnie ten bloczek po prostu wyciśnie tą zaprawę na boki i nie da się go ustawić równo. A tak jak się stawia takie trzy kleksy, jak tutaj deseczką sobie sprawdzam, czy jest taka sama wysokość jak bloczka, to teraz jak postawię sobie zaraz na tym bloczek i lekko dobijając młotkiem, to te placki bardzo ładnie się rozejdą na boki. Pewno ładnie byłoby robić takie spirale,
ale mi na placki też wychodzi. Dobrze, przynajmniej tak mi się wydaje w moim skromnym odczuciu. Mamy bloczek. I zrobione wszystkie cztery ściany. Postawione. Sporo tej zaprawy poszło. Na jeden taki dłuższy boks używałem między 4 a 6 worków, więc poszło ponad 20 worków po 12 zł, więc 4 stówki szybko znikły. No i tutaj już możemy zdjąć szalunki. Zobaczyć, jak to wygląda. No jest w miarę zadowalająco. Tutaj troszkę jednak nie do końca, ale to i tak jeszcze będziemy poprawiać. Będziemy to poprawiać masą bitumiczną. Został mi disprobit z poprzednich odcinków. Więc zobaczymy i disprobit, jak się będzie prezentował, a potem pojedziemy go drugim nexlerem, bo tego disprobitu mi raczej nie starczy. Najpierw trochę go rozrzedziłem z wodą, bo to takie gruntowanie. Na początku, jak jest mokry, jest taki brązowy, a jak wysycha, robi się czarny, co też pomaga ustalić, czy już jest wyschnięta ta warstwa. O, proszę, już jest ładna, czarna, jeszcze trochę tylko na łączniach widać, że jest brązowa, no bo tam jest grubiej, dlatego tam będzie trochę dłużej schła. A to nasza druga opcja, Nexler. Tak, on jest gęstszy, bo go nie rozrabiam. No i ta warstwa według instrukcji powinna mieć 2 mm. Więc tutaj tak grubo smarujemy, trochę wygląda jak smarowanie czekolady, ale faktycznie bardzo ładnie te pory w tych bloczkach wypełnia. I robią się takie gładkie, więc wilgoć też tam będzie ciężej wchodziła. Jeszcze mi się wydaje, że tutaj uzupełnię te, zrobię taką fasadę, czy jak to ładnie się nazywa, między bloczkami a krawężnikiem, żeby tam wilgoć też nie wchodziła, ale na razie mamy gotowy obwód, no i robimy zbrojenie. Zbrojenie robię po łatwiźnie, nie będę korzystał z pazura, nie wygłupiajmy się, po prostu będę palcami to zakręcał. Tu mi zostały takie siatki, to nie jest siatka zbrojeniowa, jakby ktoś się upierał, to jest siatka przeciwskurczowa, jak się robi wylewki. Ale zostało mi trochę tego zapasów z budowy domu, leżały już dobre kilka lat, rdza też się zaczęła zżerać. Tak mają dalej leżeć nie wiadomo ile lat i rdzewieć, to już je tutaj dorzuciłem. Przy okazji zrobiłem podwójną warstwę, jedne kładłem w poziomie, drugie w pionie. Na przemian. I jeszcze tam dorzuciłem parę jakichś drutów, które znalazłem z budowy. Można byłoby nie dawać, ale jak ma leżeć i rdzewieć, cóż, lepiej tutaj dać w posadzkę. Zawsze ją wzmocni, bo w garażu przewiduję trzymać dużo różnego sprzętu, bardziej to regału z niepotrzebnymi rzeczami. Tutaj sobie zrobiłem taki kątowniczek z deski, ponieważ kostkę będę kładł 8. Więc jak będę beton układał, to żeby łatą tu ładnie sobie ściągać 8, tak naprawdę tam jest troszeczkę więcej, bo chcę, żeby mi kostka po środku wystawała nad tą obwódkę. No i uruchamiamy bęben maszyny losującej, betoniarka skiwa, kolejny rok u nas ładnie pracuje, najtańszą jaką sobie znalazłem na rynku. Beton wiemy, kiedy jest gotowy, jak już tak ładnie zaczyna szeleścić. Nie wiem, czy słychać to szeleszczenie, ale to już wiemy, że ten beton jest gotowy. Więc wylewamy tu placki. No i ile mi tutaj poszło tego cementu na każdy z takich rządków? Poszły mi 4 worki cementu, więc w sumie zużyłem ich 12 worków. Cement jest obecnie drogi, 2 dychy kosztuje, więc 440 zł. O ile dobrze liczę, poszło na sam cement, żeby zrobić teraz już lepszy beton. Bo tam nadaliśmy taki suchy beton, byle jaki, z kamieniami. A tutaj już zrobimy taki ładny betonek. I równie dobrze można by ten beton dać na samą górę. Ale ja mam pomysł, żeby układać kostkę, bo nigdy nie zrobię takiego ładnego betonu, albo jeszcze potem zmienię jakieś plany. A tak, kostka moim zdaniem jest bardziej praktyczna i łatwiej ją się układa, jeżeli lać metry sześcienne betonu, a zamawianie betonu z betoniarni na takie małe gabaryty, to więcej się płaci za pompę, za transport. A tak, jest urlop, jest wolny czas, można go miło spędzić na dworze, w oparach i pyle z cementu.
Na jednego strzała nie jestem w stanie zrobić tego całego, bo tutaj zaczyna nam też padać. Więc co już tam zaschło? Minął tydzień. I teraz będziemy wylewali środek. A tu proszę, jeszcze mi kaczka jajko zniosła. Chciała sobie zrobić gniazdo. No, kaczki takie są. O ile kury jakieś szukają sobie zacisznego zakątka, to kaczki te jajka znoszą w różnych dziwnych, przypadkowych miejscach. Mamy tu około 10 cm betonu. Oczywiście jajko zabiorę. I tutaj dalej już lejemy beton. Tak, trochę rzadszy tutaj robię, trochę gęstszy. A różne kombinacje jak wyjdzie. Taki uroki robienia betonu ręcznie, nie z betoniarni. No i tutaj łatą, teraz mając po bokach zeschnięty beton, mogę tutaj ładnie, bez żadnych prowadnicy, ten beton wyrównać i złapać płaszczyznę. W dwie osoby może byłoby lepiej, bo to jest jednak ponad 2 metry, ale w pojedynkę też jakoś się udało. Widać te pociągnięcia, łaty podlewamy, bo upały są straszne, 30 stopni, więc żeby ten beton za szybko nie wysychał, bo jak będzie szybko wilgoć odparowywała, to będzie za szybki skurcz i wtedy nam to popęka, a tak jak podlejemy rano i wieczorem, to wilgoć będzie wolniej odchodziła i dzięki temu nam to nie popęka, a nawet jakby popękało i tak bez różnicy, bo na to jeszcze walniemy kostkę. Ale kostka na samym betonie by się kibotała, więc jeszcze tutaj dorzucę pół centymetra piasku, ale nie może być to taki zwykły piasek z kamyczkami, muszę go sobie przesiać. Oczywiście można by kupić jakieś płukany, frakcje, ale jak zwykle transport takiej śmiesznej ilości, mi tu wyszło 6 taczek, ile dobrze pamiętam tego piachu, to by sam transport pewno kosztował 300 albo 400 zł, a tak sobie przesiałem taki zwykły piaseczek. Idealnie byłoby mieć podsypkę piaskowo-cementową, no ale akurat skorzystałem z piachu, bo mrówki czy jakieś myszy i tak już od spodu nie wejdą, a od góry jak będzie kostka, to i tak ją jeszcze będę spoinował, więc było mi tak po prostu prościej, aczkolwiek myślę, że to może być błąd, jak tam jednak jakieś mrówki wejdą, no to ta kostka może zacząć trochę się telepać. Tutaj jest kolejny problem, bo teoretycznie fachowiec, brukarz wziąłby te kostki i podocinał, ale jak mam docinać każdą kostkę na połowę, w tym pyle, w tym hałasie, to łatwiej jest mi rozrobić cztery wiaderka betonu i po prostu tutaj uzupełnić tą szczelinę między kostką. I tak tego nie będzie widać, bo w garażu przy ścianie będą regały, biurka, coś tam zawsze będzie stało, więc wizualnie to będzie niedostrzegalne, a szybciej jest ułożyć tutaj beton, a dwa, że też tak właśnie zawibrując ten beton, on ładnie tam sobie wejdzie w te wszystkie szczeliny i połączy te bloczki fundamentowe z tą kostką. Też mam pewne obawy, że nie ma tam dylatacji przez to i jak mogą być jakieś różnice temperatur, to może się okazać, że coś popęka, albo kostka, albo bloczki. Ale z drugiej strony tamten garaż przez 50 lat się nie rozpadł, to nawet jak ktoś tam pęknie, to tragedii nie będzie. No i teraz spoinowanie. Przeważnie po taniości spoinowanie jest piaskiem, ale spoinowanie piaskiem to pierwszy problem jest taki, że jak to jest na zewnątrz, to za 2-3 lata nam w tych spoinach zaczynają chwasty rosnąć i zaczyna się niekończąca batalia walki z chwastami. A to problem, który mam, o którym wiem, to jest to, że mam dużo mrówek i mrówki po prostu kochają w tej kostce mieszkać. Potem robią sobie tunele, ta kostka się zapada, a tak jak zaspoinuję to albo cementem, czy jakąś zaprawą, to wtedy już nie ma bata, żeby tam mrówki weszły i mam taką elegancką płaszczyznę, taką płytę. No i teraz czekamy na garaż.